Na rynku czerwono, a my cały czas czekamy na alt sezon. Czy będzie alt sezon? Kiedy będzie? Jak wygląda sprawa na rynku kryptowalut oraz jak wyglądała ostatnia hossa tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Kryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat altcoinów. W jakie altcoiny najlepiej inwestować podczas hossy. Przed hostą najlepiej inwestować w altcoiny, generalnie. Także są trzy takie główne zasady, w jakie altcoiny najlepiej wchodzić, o tym powiem Wam później. A na początek chciałem Wam trochę powiedzieć, co się właśnie dzieje na rynku kryptowalut. A jak widzicie, dosyć nieciekawa sytuacja. Mamy duże spadki, na rynku jest czerwono. Bitcoin teraz w tym momencie jest. Prawie 8% na minusie, a jeszcze przed chwilą było to 13% na minusie w ciągu ostatnich 24 godzin i bitcoin kosztował lekko ponad 34 tysiące dolarów. Co to się wydarzyło, gdzie uciekły te pieniądze, bo jak możemy zobaczyć, niewiele altcoinów jest na zielono, a jednak nie wszystkie właśnie są na czerwono. Jest to bardzo dobry znak, zwłaszcza, że widzimy dosyć ładne wzrosty: Polkadot prawie 6%, Link 15%. Także warto poruszyć te tematy, gdzie te pieniądze uciekają z bitcoina. O czym jeszcze warto powiedzieć, a o tym, że wielu analityków twierdziło, że alt -sezon zacznie się jak tylko bitcoin przekroczy swoje poprzednie all time high, czyli te magiczne 20 tysięcy dolarów. Od tamtej pory mieliśmy praktycznie codziennie nowe all time high, i jakoś nie widać tego w przełożeniu na altcoiny. Nie ma tego alt sezonu. I wielu altcoinowców, wielu inwestorów altcoinowych jest zawiedzionych i nie może się doczekać, kiedy te, ten alt sezon przyjdzie. Ja może nie jestem zawiedziony, bo rynek kryptowalut nauczył już mnie, że jeżeli wszyscy mówią, że tak będzie, to z reguły jest całkiem inaczej. Także nie idźmy za tłumem, wyciągajmy własne wnioski z tego, co się właśnie dzieje na rynku. Ale jaki wniosek można wyciągnąć i kiedy będzie alt sezon, tego nie wiadomo. Najważniejsze jest to, że zadzwonił do mnie 3-4 dni temu znajomy i pytał, czy możemy się umówić na rozmowę na temat kryptowalut, bo chciałby w nie zainwestować. On już wcześniej też inwestował w bitcoina na poziomie około 4000 dolarów, później przestał się interesować, chyba nie wierzył, że będą dalsze wzrosty. Tadek, jeżeli oglądasz ten film, to pozdrawiam cię serdecznie i słyszymy się w niedzielę. A dzwonił do mnie ostatnio, że jednak przyszło to FOMO, on dokładnie wie, że nie powinien tego robić, ale wierzy w to, że bitcoin jeszcze urośnie. I wierzy w to, że jeszcze uda mu się zarobić na kryptowalutach. I wcale mu się nie dziwię, bo wiele osób wierzy, że jeszcze uda im się zarobić na kryptowalutach. Pokazują to dane statystyczne na Glassnode, o czym też dzisiaj będę mówił. Także warto zostać do końca tego odcinka. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj, odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcję, jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Jakim jest sytuacja na rynku kryptowalut oczywiście? Może i bardzo czerwono wygląda teraz rynek. Jak wejdziemy sobie na coin market cap, to możemy zobaczyć, że dominacja bitcoina to ponad 68%. Jeszcze dosłownie 15 minut temu było to 67,7%. Market cap niestety spadł poniżej 1 biliona dolarów. To znaczy, że te pieniądze uciekły do czyjejś kieszeni, a na pewno nie w altcoiny. I jak możemy zobaczyć. Tak się właśnie dzieje. Większość altcoinów mamy na czerwono. Są wyjątki oczywiście jak Chainlink, który jest ładnie na plusie. Ponad 10% w ogóle nie interesuje go inwestorów w Chainlinka, że Bitcoin taki zaliczył tak mocny dump. Ale jak zobaczymy na resztę kryptowalut jeszcze kosmos ma prawie 10% na plusie, a reszta grubo, grubo na minusie po 12-15%. Niektóre koło 10%. Tak to wygląda z perspektywy strat do dolara. I wygląda to bardzo, bardzo nieciekawie. Jak możemy zobaczyć tutaj w tym miejscu widzimy, że cały market cap wszystkich kryptowalut spadł o prawie 10%. Co znaczy, że 10% tego market capu zostało wypłaconych na czyjeś konta bankowe poszły do czyjejś kieszeni. A ile portfeli zarobiło na tej mini hodzie, którą teraz mamy? Zaraz o tym powiem. Ważnym jest, żeby zwrócić uwagę co się dzieje w parze do bitcoina. Bo tutaj jest trochę odwrotna sytuacja. Mianowicie, jak wejdziemy sobie na CoinGecko i przełączymy tutaj w tym miejscu parę do Bitcoina, a nie do dolara, to możemy zobaczyć, że większość projektów jest na zielono. I to zobaczcie, jakie są wzrosty. Mamy Tetera, oczywiście pomijamy, bo do bitcoina on zawsze będzie na plusie, kiedy bitcoin spada. Ale mamy Polkadot ponad 47%, Cardano 10%, Bitcoin Cash ponad 16%, Chainlink 30%. Stellar delikatny minus w ciągu ostatnich 24 godzin. Idziemy dalej. Bitcoin, Satoshi Vision, którego nienawidzę, 26%. Monero, 18%. EOS ma dosyć mocną stratę, nawet do bitcoina, ale idziemy dalej. Tron, ponad 4% na plusie. Teta Network, prawie 9%. SNX, 33%. Zobaczcie dalej. AAVE. 45%, kosmos 30%, neo 21% to są bardzo dobre wyniki, na które ja długo czekałem, ponieważ ostatnimi czasy było tak, że kiedy bitcoin rósł, to altcoiny spadały, kiedy bitcoin spadał, to altcoiny spadały jeszcze mocniej, jeszcze w głębsze dołki się pchały i mogliśmy zaobserwować tylko duże spadki, jeżeli chodzi o nasze portfolio. W tym momencie bitcoin dosyć mocno uderzył na dół. Ale altcoiny do samego bitcoina, jak zobaczycie, idą ładnie, ładnie do góry. Zika 66%, Solana 45%, Sushi 67% prawie. Jest to bardzo, bardzo dobra wiadomość i świadczy o tym, że oprócz tego, że jacyś duzi inwestorzy wypłacili swoje zyski na swoje konta bankowe, to widać też, że wiele ludzi ucieka z bitcoina właśnie w altcoiny. I to jest tego dowód. Ja tu oczywiście mówiłem o wynikach w ciągu ostatnich 7 dni, ale jak popatrzymy na wyniki w ciągu ostatnich 24 godzin, to mamy praktycznie podobne wyniki. Czajnik 24%, EOS tym razem jest na plusie, bo jest 6%, no, ale w ciągu ostatnich 7 dni większość projektów do Bitcoina jest na plusie, co oznacza, że kapitał z Bitcoina ucieka w altcoiny. Jest to bardzo, bardzo dobry znak. Wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale może być tu już taki pierwszy krok do tego wyczekiwanego przez nas al sezonu. A zobaczmy, co się dzieje na Glassnode i co nam pokazują statystyki z tego właśnie serwisu. Jak wejdziemy sobie na ich stronę, to możemy zobaczyć, oczywiście Bitcoin prawie 10% na minusie. Jak możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o nowe adresy, jest ich 3% na minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktywnych adresów też jest 3% na minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Miejcie na uwadze, że Glassnote jest odświeżany co 24 godziny, czyli dane z dzisiaj będą dopiero po północy, ale i tak dużo możemy się z tego dowiedzieć. Jak zejdziemy sobie trochę niżej, to możemy zobaczyć, że już mamy tu bardzo duże minusy. Jeżeli chodzi o wolumeny na giełdach, depozyty, to widzimy, że mamy duże minusy, około minus 15-16% i altflow nawet minus 32%. A co ciekawe, jak wejdziemy sobie na entities, czyli podmioty prawne, czyli wszystkie firmy i pieniądze instytucjonalne, to możemy zobaczyć, że wolumen tych pieniędzy wzrósł o 18%, nowych firm doszło 19% w ciągu ostatnich 24 godzin, a aktywnych jest 10%. Także, mimo wszystko, jest rąbek nadziei. Dla tych, którzy uważają, że Bitcoin już umarł i że teraz będzie tylko Bessa, tak jak to było na początku 2018 roku i przez następne lata, byliśmy non-stop na minusie, a Bitcoin cały czas spadał. Przejdźmy do kolejnej zakładki, którą chciałem Wam pokazać. Jest to zakładka, która pokazuje ilość adresów, które są aktualnie na plusie, które mają profit na plusie. Jak możecie zobaczyć, jest ładny paraboliczny wzrost tych adresów, oczywiście dlatego, że Bitcoin cały czas rośnie. Ale zmienimy sobie powiedzmy na ostatni rok. I zobaczcie, w połowie roku, jaki był wielki wystrzał adresów. To są nie bitcoiny, tylko, tylko to są adresy, które są na plusie. Note porównuje w jakiej cenie był Bitcoin, kiedy został przesłany na dany adres do aktualnej ceny. I jak możemy zauważyć, przy cenie 39 192 dolary tyle kosztował Bitcoin. To było aż 97, prawie 98% adresów na plusie. I te adresy nie były sprzedawane, te bitcoiny nie były sprzedawane, oni nie wyciągali swoich pieniędzy. Jak możemy zobaczyć na dzień wczorajszy, tak jak mówiłem, niektóre z tych danych są wyciągane dopiero na następny dzień, zaraz po północy. Na właśnie dzień wczorajszy mieliśmy 98 prawie procent adresów na plusie. Także nie ma co się dziwić, że ludzie realizują zyski i cieszą się ze swoich zarobionych pieniędzy na bitcoinie. Przejdźmy zatem do kolejnej zakładki, która pokazuje właśnie zrealizowany profit, czyli sprzedane bitcoiny i pieniążki wypłacone na swoją kieszeń. Tu widzimy dwa porządne wybicia: tu jest pierwsze i teraz mamy właśnie drugie. To pierwsze to jest Hossa z 2017 roku, gdzie ludzie, masowo ludzie. Inwestorzy, którzy wiedzieli, że cena jest mocno przesadzona i że zaraz może być wielki dump. Sprzedawali bitcoiny, żeby zrealizować sobie swoje pozycje i zabrać pieniążki do kieszeni. Przejdźmy sobie na wykres siedmiodniowy, o siedmiodniowy tutaj nie za bardzo pomoże. Przejdźmy sobie na wykres 3 miesięczny. Jak możemy zobaczyć, od grudnia mamy bardzo duże skoki realizacji zysków właśnie z Bitcoina i jesteśmy w tym momencie 7 stycznia przekroczyliśmy następne all time high jeżeli chodzi o realizację zysków co nie jest do końca dobrym dobrym wskaźnikiem dla nas ponieważ widzimy że ludzie zaczynają jednak z tego Bitcoina uciekać ale z powrotem mamy spadki i dzisiaj wzrost oczywiście nie ma danych jeszcze ile dzisiaj zostało sprzedanych Jutro zobaczę, aż jestem ciekaw, ponieważ dzisiaj cena bitcoina, jak dobrze wiecie, mocno spadła. Przejdę teraz do kolejnej zakładki, jaką jest procent podmiotów prawnych, czyli instytucji na proficie, i tak samo możecie zobaczyć, że jest cały, cały czas jest wzrost. A co ciekawe, jak przejdziemy sobie na zakładkę powiedzmy miesięczną, to możemy zobaczyć, że w pewnym momencie było aż 99,44%. Wszystkich instytucji na plusie. Wtedy zaczęli, te instytucje zaczęły się trochę wyprzedawać, i w dniu dzisiejszym mamy, w dniu, w dniu wczorajszym, mieliśmy aż 97,93% na plusie wszystkich instytucjonalnych bitcoinów na plusie. To było przy cenie 39192, i bardzo pro, prawdopodobne, że ten wskaźnik trochę zapikuje w dół, bo możliwe, że te profity właśnie zostały realizowane. Na temat obecnej sytuacji na rynku to może tyle. Przejdźmy zatem do drugiego tematu dzisiejszego odcinka, jakim jest w jakie altcoiny najlepiej inwestować. W jakie inwestować? To najlepiej popatrzeć w przeszłość, w jakie altcoiny najbardziej rosły na poprzednich hossach. Ja spotkałem się ze stwierdzeniem, że najlepiej jest inwestować w pierwszą dziesiątkę czy tam pierwszą dwudziestkę według CoinMarketCap ze względu na to, że jest to dużo bezpieczniejsza inwestycja. I tu właśnie chciałem wam coś pokazać. Na stronie CoinMarketCap.com mamy taką bardzo fajną funkcję historyczne snapshoty. Ja wyciągnąłem trzy snapshoty z 2017 roku, czyli z poprzedniej największej jak dotąd, no nie jak dotąd, bo teraz mamy większą, ale z poprzedniej największej hossy na kryptowalutach. I mam pierwszy snapshot jest ze stycznia 2017 roku. Drugi snapshot, snapshot jest początku lipca 2017 roku. Oraz ostatni snapshot jest z 31 grudnia 2017 roku. Chciałem Wam pokazać, że inwestycja w pierwsze 10 czy 20 kryptowalut wcale nie przynosi tak dużej pewności, że jesteśmy bezpieczni. Oczywiście jak w Bitcoina zainwestujemy to mamy największą pewność, ale bitcoin też spada. Jeżeli nie sprzedamy go w odpowiednim momencie, to też możemy na nim bardzo dużo stracić. To nie jest jakąś tajemnicą. Jak możemy zobaczyć, bitcoin na początku 2017 roku kosztował niecały 1000 dolarów, w połowie kosztował już 2500 dolarów, a 31 grudnia 14156 dolarów. Przy czym trzeba zaznaczyć, że zaraz przed Wigilią kosztował on bodaj 19600 dolarów. I popatrzmy teraz na pierwszą trójkę: Bitcoin, Ethereum, XRP. W połowie roku to samo, na koniec roku to samo. Tutaj mamy dosyć spore szanse, że ta pierwsza trójka z reguły się nie zmienia. Ale jak pójdziemy dalej, Litecoin dalej został, był na czwartym miejscu, w połowie roku też na czwartym, a na koniec roku na szóstym, ale dalej była to bardzo dobra inwestycja. Monero spadło do 11 miejsca. Ethereum, Ethereum Classic zniknęło w ogóle z radarów. Każdy dobrze wie dlaczego. Dash zachował mniej więcej swoją pozycję. Augur zniknął całkiem. Made Safe Coin zniknął całkiem. Steam nie widzę Steama. Nie ma go. NEM został. Iconomi nie ma tego. Faktom nie ma. Dogecoin nie ma. Możemy zobaczyć, że w pierwszej dwudziestce, no ja tak wcześniej przeanalizowałem pierwszą dwudziestkę, Stellar tu jeszcze został ładnie. Z pierwszej dwudziestki zostało 9 projektów dalej zostało w pierwszej dwudziestce, czyli mamy mniej niż 50% szans, że jeżeli zainwestujemy w projekty od 3 do, od 3 do 20 miejsca, to mamy 50% szans, że zostanie on dalej w tej pierwszej dwudziestce i następnie mamy tyle samo albo i mniej szans, że dużo na nim zarobimy. Mówi się, że te projekty są bezpieczniejsze, ponieważ z reguły utrzymują swoją pozycję, ale za to dają mniejsze wzrosty. A ja wam pokazuję, że nie dość, że dają mniejsze wzrosty, to jeszcze mamy tylko niecałych 50% szans na to, że utrzymają się mniej więcej na swojej pozycji. Warto było wtedy zainwestować na pewno w VergeA, który jest mistrzem, jeżeli chodzi o zarabianie w 2017 roku, i do tego właśnie chciałem teraz przejść. Tu mam napisaną taką tabelkę, którą wszyscy pewnie dobrze znacie, bo kręci się ona po internetach i wszędzie na grupach udostępniają takie tabelki. Ja ją przepisałem, żeby nikt mi nie zarzucił nic na temat praw autorskich. Mianowicie, w tej tabelce chodzi o to, że. Pierwsza dziesiątka, która jest zaznaczona na pomarańczowo, to są najbardziej profitowe projekty z Hossy w 2017 roku. Widzimy tutaj cenę z 1 stycznia 2017 oraz z 5 stycznia 2018, czyli lekko ponad rok. Jak możecie zobaczyć, Verge niesamowicie poleciał do góry, bo jest to aż 77 833 000% do góry. Cena na początku 2017 roku była... 0.402 a cena w styczniu 2018 wynosiła 16 centów niesamowity wzrost jeżeli ktoś zainwestował w Verge'a i go długo trzymał to na pewno został milionerem następnie mamy RayBlocks który dał 34 805 tysięcy następnie mamy Który dał 22 881 000. I tak możemy sobie wymieniać. Następny jest Neo, Ripple, Nem, Stellar, Bytecoin, BitShares oraz Lisk na końcu pierwszej dziesiątki, który dał zarobić jedynie 1 633 500%. Jego początkowa cena, początkowa, może nie początkowa, tylko cena w styczniu 2017 roku wynosiła 15 centów a w styczniu 2018 roku 24 centy. Jest tu jedna zmienna, którą możemy zauważyć, przyczynia się do wszystkich tych projektów i przyciąga uwagę, ich cena w 2017 roku jest bardzo niska. Lisk tu jedynie jest taką trochę odskocznią, ale też cena jest niska, bo to jest jedynie 15 centów, ale zauważcie, zauważcie to verć 4,0 po przecinku Rayblocks 2.0 po przecinku Bitconnect no 17 centów no 14 centów Ripple 2.0 po przecinku NEM 2.0 po przecinku Stellar 2.0 po przecinku Bytecoin 3.0 po przecinku Bitshares 2.0 po przecinku o lisku już mówiłem. To są projekty, które dały najwięcej zarobić i tym się właśnie kieruje ulica. Jak ulica przychodzi na rynek, to nie chce kupić Bitcoina 0.005, tylko woli kupić 5 milionów czy 50 milionów takich vergów czy innych, czy innego altcoina, i wtedy ładnie wygląda to na portfolio. A przy czym każdy wie, że altcoiny też dają dużo więcej zarobić, także są łatwym kąskiem dla ulicy, która dopiero wchodzi w świat kryptowalut. Ja oczywiście nie twierdzę, że inne projekty, które są drogie, nie dały zarobić, no bo na 11 pozycji mamy Ethereum, które kosztowało 8 dolarów. A w styczniu 2018 roku prawie 1000 dolarów i też dało milion 177 700% zarobić, także jest to bardzo dobry wynik, tak samo kilka innych projektów, ale porównując te cyfry, to możemy wyciągnąć taki wniosek, że altcoiny, tokeny, kryptowaluty o bardzo niskiej cenie jednostkowej, a co za tym idzie bardzo dużym Total Supply są kupowane najczęściej podczas Hossy. Ja na pewno. Będę wybierał, i nawet mam w portfolio projekty, które są bardzo tanie i mają bardzo duży Total Supply. Kolejnym elementem, kolejną zmienną, którą musimy się kierować podczas wyboru projektów na Hosse, to jest oczywiście dostępność, i każdy o tym mówi, że nikomu się nie chce latać gdzieś po deksach, ceksach, unisłopach i innych różnych dziwnych giełdach, tylko wystarczy wejść na. Binance, na Coinbase, Huobi, Kraken, Bitfinex i BitHamp i tam można kupić większość altcoinów. I o to właśnie chodzi. Ja polecam wybierać altcoiny, które są w pierwszej szóstce. giełd Według Coinmarketcap ta pierwsza szóstka ma, jak widzicie, Binance ma 15 miliardów, 700 milionów wolumenu. Ostatni Bitstamp ma miliard 363 miliony. A Bitstamp, który jest siódmy, już ma tylko 880 milionów. Także ja bym proponował, że jeżeli wybierać tokeny pod hossę, to na pewno wybierać z pierwszej szóstki, tak żeby były dostępne na pierwszej szóstce, a na pewno musi być dostępne na Binance, Coinbase Pro oraz Huobi Global, bo to są największe giełdy i tam są największe wolumeny. Także to jest druga taka sprawa, a trzecia sprawa jest taka, że musisz mieć dużo szczęścia. I tak, tutaj nie żartuję, na pewno musisz mieć dużo szczęścia. Ponieważ jak pewnie zdążyłeś zauważyć mamy na dzień dzisiejszy 8262 altcoiny. To jest bardzo bardzo dużo i bardzo łatwo możemy to porównać do 2017 roku gdzie na początku tych altcoinów było tam nie wiem 200 400. Ta liczba była bardzo dynamiczna ponieważ mieliśmy wysyp ICO które z dnia na dzień przesyłały dziesiątki nowych projektów na Coin Market Cap i na giełdy i ludzie w to inwestowali cały czas swoje pieniądze, z tym, że wtedy na ICO można było bardzo dobrze wyjść. Jako taki dodatek, jako czwarty powód, w jakie projekty należy inwestować, to na pewno trzeba brać te, które się rozwijają, które mają duży hype, które mają wspaniały marketing, bardzo dużą społeczność, o których dużo się mówi, na takich stronach, na przykład jak Coin Gossip. I tu możemy zobaczyć, że o Bitcoinie mówi się akurat na Redditie 50% Ethereum 14, Polkadot 9% i to się przekłada też na cenę właśnie tych kryptowalut, może akurat nie w XRP, ale ogólnie się przekłada. Także warto śledzić takie portale, które dostarczają nam jakieś informacje. W tym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że trochę pomogłem i będziecie wiedzieć jakie projekty wybierać na Hosse, która miejmy nadzieję się zacznie zaraz na dobre. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć!